Dzień dobry Państwu. Dzisiaj może zaczniemy lżej, czyli od wierszyka, dlatego że no, piękna wiosna na zewnątrz, więc no, jakoś przydałoby się coś takiego w kontekście. Ten wierszyk zatytułowałem Władcy Świata, Srata Tata. Była sobie grupa głupków, co zamiast jechać do czubków, umyśliła rządzić światem. Tu kłamca Mośkowi bratem, łotr kanali, zbój bandycie, wieczne draństwo, wieczne rycie, kłamstwa, raje i Niniwy, a ty masz wierzyć w te dziwy, że człowiek ulepiony z gliny i na kolanach swe winy masz Żydów sukience wyznać. To bezczelność, trzeba przyznać. I tak jadą przez milenia, aż ta rzecz nie do zniesienia ryknie jak balon przekuty, padnie niczym od cykuty. Jeszcze trochę nas podręczy, jeszcze i ty też zajęczysz. Pod pejsatym knutem gdzieś zgnoją miasto, zniszczą wieś, poniesiemy wielkie straty. Lecz były króle, magnaty, okupacje i rozbiory, judzki bagaż całkiem spory. Przyszedł też rozwój dla mas, nieodległy temu czas. Co narodu część już łapie, że tu nie ma się co gapić, bo żydowski zamiar taki, żeby szukać nowej draki, a jak nie, zrujnować ziemię, zostawić tylko ich plemię. Resztę wyciąć prawie w pień, jak w Afganii w biały dzień, czy w Japonii poprzez atom. Ludzkość musi działać na to i obalić Żydów władzę. Tajne kluby nie poradzą. Bilderbergi, framasoni, bo lud wreszcie ich pogoni. Więc ty, Żydu, przestań drwić. Już Loara była w krwi. Na kolana wszełaj dacy. Inaczej głowa na tacy. Szczytu piramidy zła. Tak się skończy wasza gra. I Żyd wyląduje w dziurze, bo tam kończą szczury tchórze. Dziękuję, to już jest koniec wiersza. No więc proszę Państwa, no chciałbym się przyznać, że ja wolałbym w ogóle dopisać wierszyki i promować Rilo, niż zajmować się polityką, ale czas na to nie pozwala. Trzeba zająć się Polską i polityką. Każdy z nas ma taki obowiązek. Bo po drugie, oprócz tej sytuacji ciężkiej, jaką mamy, czeka nas czas wielkich przemian i upadek tej cywilizacji, w której tkwimy. I wcale to, co po tym ma nastąpić, nie musi być złe. I nad tym pracujmy i w tym się edukujmy. Władze światowe nie panują w ogóle nad stanem geopolityki. Mimo olbrzymiego wsparcia tajnych służb i dezinformacji, co pokazuje, że tak powiem, poprzedni filmik Akt Oskarżenia Biblii. Niby tacy butni w sądzeniu jakichś krytyk Słowa Bożego, a tutaj ja jakoś no, nie mogę się doczekać procesu przeciwko mnie za obrażanie Pisma Świętego, bo tam jest tekst żydowskich, faszystowskich bzdur, kanon zbrodni samego narodu żydowskiego, jak wiemy, nie ma, tylko są jakieś popaprańce, którzy się zgrupowali pod hasłem najpiękniejszym sztandarem, a tam tylko kiła i zgnilizna najgorsza. I widać, jakimi narzędziami nas zniewalają i ile mają portali i autorytetów, jak choćby ostatnia gwiazda Fulford i jemu podobni. Bądźmy więc czujni. Internet pokazał, jak szybko może przeniknąć mimo ich propagandy i dezinformacji uczciwa wiadomość i prawda. I na tym trzeba się skupiać i trzeba się w to zaangażować, bo oni się nie cofną. Niektórzy ludzie mówią, a byli Szwedzi, byli Niemcy, byli tam jeszcze jacyś, przyjdą i odejdą. Nie. Żyd, jak już nie ma co, to
to zdejmie z ciebie skórę, wyssie krew i jeszcze kości przerobi na klej. Jeszcze cię ośmieszy wobec innych. A wcześniej każe ci pluć na swoje autorytety i rodzinę, niszczy ci wszystko. Ale oni już sami nie wiedzą, co dalej. Utknęli w tej Afryce. Sami nie wiedzą, jak wspierać tego Kaddafiego, bo to jest ich ostoja. Drugą nogą jest Arabia Saudyjska. Padnie Kaddafi, nie ma Izraela. A sobie ubzdurali, że no tam grupa tej swołoczy, która tam mieszka, to jest narodem wybranym. I na tym cały klub polega. A oni nie płacą nawet przecież ofiarom Holokaustu rent, które dostają od rządu. Tak zachowuje się Sanhedryn i władza światowa. Już sami nie wiedzą. No to jest problem Midasa, że w którymś momencie po prostu mimo nadmiaru złota dookoła i zamieniania, no można powiedzieć, wszystkiego w jakiś walor materialny, no nie da się tego zjeść. Żołądek nie trawi, zęby wypadają. Że złoto to jednak metal. I oni są w takiej sytuacji. Nie potrafią nic zrobić od swojego wybuchu na World Trade Center, gdzie ukatrupili ponad 3000 Żydków, bo tam tylko Żydek miał prawo pracować. Tylko nazwijmy to nie z ich establishmentu, tylko tych ich po prostu najniższej grupy, najniższej warstwy według ich kryteriów. Byli tam służącymi i obsługą. No więc od tego momentu nic im się nie udaje i tak będzie zawsze, więc włączajmy się i rozpowszechniajmy prawdę. Akt oskarżenia pokazuje, że to można zrobić na drodze obecnie istniejącego prawa. Można ich wszystkich wykończyć, wsadzić do ciupy, tak samo jak zamknąć Tuska, Nycza, Rydzyka i szereg innych ludzi, po prostu dlatego, że oni niszczą państwo i naród. I nad tym się trzeba zastanowić. Miłego wypoczynku życzę Państwu.